Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie przed odcinkiem z Crasha Team Racing na PlayStation 1 Prototyp. Dlaczego ta informacja się pojawia teraz przed odcinkiem? Otóż dlatego, że teraz będziecie mieli montaż. Montaż tych wszystkich jam capów, które dla was specjalnie przygotowałem. Tam muzyki będą oczywiście leciały z oryginalnego cetera. Jeśli nie jesteście zainteresowani tym otóż montażem, no to przewińcie sobie do tej minuty, gdzie zaczyna się właściwa część odcinka. Jeżeli natomiast chcecie obejrzeć całość, jak to mniej więcej się prezentuje, no to zalecam, bo myślę, że nie będziecie się nudzić. A teraz przejdźmy do oglądania. Widzimy się już we właściwej części odcinka. Jeżeli chcecie, to oczywiście sobie przewincie. Jeżeli nie, no to oglądajcie całość i mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Thank you.
Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji, albo kolejnym odcinku. Zagrajmy w Crash Team Racing prototyp z wersji, oczywiście, PlayStation 1 z sierpnia 1999 roku. Jak widzicie, przed zaczęciem tego odcinka mieliście montaż, gdzie przechodziłem wszystkie te klejnoty, te wszystkie kapy i tak dalej, więc mieliście tutaj challenge klejnotowy. I dzisiaj zabieramy się za CTR-y, które powinienem zdobyć wcześniej, a ich nie zdobyłem. W ogóle ciekawostka, jak widzicie, mianowicie mogę sobie trójkątem zmienić z mapki gry, gdzie mamy tutaj w ogóle wszystkie te poziomy, jak i gdzie one się znajdują, to mogę zmienić sobie na tego oto tutaj. Czyli na, jak to się mówi, mogę sobie zmienić na licznik. Gdzie w oryginale nie mogłeś zmienić, praktycznie musiałeś mieć tam cały czas minimapkę włączoną i jak wciskałeś trójkąt, to nic się w zasadzie nie działo, tak więc taka oto ciekawostka. Dobra, myślę, że chyba logicznie będzie, jak zaczniemy sobie od trudniejszego świata, od trudniejszego hubu, by potem przejść z tego trudniejszego do tego łatwiejszego, żeby sobie nie utrudniać za bardzo drogi. Więc pozwólcie, że polecimy sobie na początku z poziomem Hot Air Skyway na takie, że tak powiem, na taką rozgrzewkę, tak więc jedziemy z koksem. A, możemy tutaj zrobić Trophy Race albo Relic Race. Czyli tutaj jeszcze nie chcieli, znaczy jeszcze nie wiedzieli, czy wprowadzać CTR Challenge, czy ten. Okej, okay, spoko. No to niech tak będzie w takim razie. Dobra, to zobaczymy, co tutaj ciekawego dostaniemy. Ciekawe, czy jeszcze raz nam wtedy ten, trofkę zaliczy. Czy jak to będzie. Lol, i w ogóle spadłem, nie? XD totalne. W ogóle miałem wam coś pokazać. Auć! Jebi! 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 Teraz wiecie, o co mi chodziło, nie? Z poprzednim odcinkiem, bo przypadkowo to wyciąłem z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego. Dobra, jestem ósmy i dostałem maskę Aku Aku. Tak więc lokalizujmy teraz, gdzie są literki. Chyba będzie pierwsza. Nie, pierwszej tutaj nie ma. Aha, dobra, ona później się pojawi. Więc pierwsza literka będzie... Aha, dobra, tam jest.
Kurde, już widzicie, zapomniałem. Dobrze, że sobie ten. Dlatego dobrze, że sobie utrwalam te trasy. Maskę sobie zostawię w razie co, bo nigdy nie wiadomo. A wolałbym w tym wyścigu zdobyć wszystkie literki, żeby już mieć to z głowy, bo kurczę pieczone, no... Chcę przejść tę gierkę na 101%. Ja się nie poddam. Ja wiem, że ja dam radę. Ja to udowodnię, że dam radę. Wy się tam naparzajcie, ja sobie zbiorę na spokojnie owoce łampa, żeby ten jak najdalej skakać. Więc spokojnie, wy tam się sobą zajmijcie, mną się nie interesujcie. Możliwe, że będę robił też coś takiego, że troszeczkę będę ciął te odcinki, bo te mapy już zdążyliście zobaczyć niejednokrotnie, tak więc myślę, że to będzie sensowne wyjście, żebyście po 5 razy nie widzieli jakby tej samej trasy od początku do końca. Przynajmniej mi się tak wydaje, że tak jest o wiele lepiej, aczkolwiek mogę się mylić. I powiedzcie, że tutaj będzie następna literka. Nie, jeszcze nie ma. Czyli to będzie ostatnia literka dopiero. Ja sobie tą maskę Aku Aku zostawię. Dobra, tam jest następna literka, czyli literka T. O, zbierzmy sobie ten. Przyda się. Gorzej będzie, jak niestety na ostatnim okrążeniu nie zdobędę tamtej literki, to wtedy będę trochę płakał, nie będę tego ukrywał. Ale mam nadzieję, że jednak tak się nie stanie. Dobra, mamy literkę T. Nice. Teraz tylko zdobyć tą R-kę i będziemy mieli to już wszystko z głowy. Nie wiem, kiedy użyć tej maski. Chyba teraz. Dobra, używamy. Kurde! No dawaj! Zdobądź tą R-kę. No to teraz zdobyłem. Nie żeby coś. O, teraz zdobyłem, kurde. Teraz to się mogę w dupę cmoknąć co jedynie, bo już ich nie dogonię. Dobra, chwila prawdy, proszę. Niech się teraz uda. No kurde. O, teraz się udało. Dobra, za drugim razem, więc jestem jeszcze w stanie ich dogonić. Dobra, udało się. Jestem ciekaw, co się teraz stanie. A, nic nie dostałem, okej. Tak też może być. Dobra, to była dopiero rozgrzewka. Czas na ten Oxide Station. Jestem ciekaw, jak tutaj nam pójdzie. Dobra, mamy tutaj już ten. Prezentację. Skipujemy sobie. Jeszcze nam tylko 5 tokenów zostało do końca, więc trzeba się sprężyć. Na razie to trochę mi po uju idzie, bo jestem 7. Nie żebym tutaj chciał się czepiać. Pewnie C dopiero teraz będzie u góry. Więc trzeba będzie jakoś tak ten skok odmierzyć, żebyśmy mogli po prostu zdobyć tą literkę. No nie ma innego wyjścia. O, dobre pytanie, jak go zdobyć? Jak zdobyć tą literkę C? Bardzo dobre pytanie sobie teraz zadaję, no. Może muszę jak najwięcej tych owoców łampa zebrać, żeby się udało. Tak tylko po prostu pytania zadaję, nie żeby coś. Teraz. Dobra, udało się, nareszcie. Kurde, ta pieprzone C. Teraz jestem ciekaw, jak nam dalej pójdzie. O, znowu Aku Aku, to sobie go awaryjnie zostawię. Zobaczymy, gdzie następna literka będzie, kurde, schowana. Hehe, bo ci twórcy to są tacy kawalarze normalnie. Boki zrywać. Ale kurde, speeda dostałem tutaj, ja pierdziule. Dobra, czyli literka ta pewnie będzie tak, jak była. Tutaj raczej niewiele się zmieniło. O. Dobra, mamy ją. Jednak literka T w oryginale albo final wersji tutaj była. Czyli trochę za wcześnie ją dali. Okej, to na literkę R mi się w takim razie Aku Aku przyda. Bo i tak są przeciwnicy blisko mnie, więc wszystko mi jedno. Jestem ciekaw, czy jakiś prototyp lub beta z Nitro Karta wyciekła, bo ja bym z chęcią ograł nawet Nitro Karta.
albo jakiegoś jeszcze innego Crasha. Chociaż w sumie jeżeli chodzi o te prototypy i bety, to wolę się nie ograniczać do Crasha Bandicootasa, bo wolę jeszcze inne gry ogrywać, które mają swoją betę. I uwierzcie mi, w tym roku będzie dużo tych prototypów, bet, alf, innych tego typu let's play, więc możecie być na to przygotowani. Dobra, mamy to. Jest. Teraz tylko być pierwszym. Teraz tylko do mety dojechać. I tak jestem daleko od nim, więc palcie gumy, frajerzy. Dobra, mamy to. Mamy, kurde, CTR Coin awarded. Czyli mamy tak, wszystkie fioletowe, wszystkie żółte. Mamy jeszcze jeden niebieski, dwa zielone i jeden czerwony. Okej, okay, czyli mogę się domyślać, gdzie mi zabrakło jednego czerwonego. Tu mamy niebieski, więc zobaczmy, co tam w Engine Labs będzie na nas czekać, w sensie Engine Labs. Dobra, więc skoro zaczęliśmy już wyścig, to szukajmy teraz literki C. Literka C jest tutaj. Aha, fajnie, to nieźle ją przeskoczyłem. Bym powiedział, tak jak jeden znany youtuber z Ostrowi Mazowieckiej, ale nie chcę tego słowa nadużywać. Więc darujmy sobie. I teraz poszukujmy kolejnych literek. W ogóle nie wiem, czy wiecie, no ja już na ten temat się wypowiadałem w pierwszym odcinku, ale nie pokazałem, że tak powiem, screenów, na co oczywiście Chomsky mi zwrócił uwagę słusznie i niesłusznie. Więc spójrzcie sobie na mordę tajnego Tigera. Co widzicie? No widzicie taką pomarańczową mordę, co nie? Otóż w becie tej gry możecie sobie tak mniej więcej porównać. Zresztą może nawet i pod koniec tego odcinka bardziej wam chyba wszystko tak pokażę. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej, że pod koniec odcinka zrobimy sobie takie porównanie tych wszystkich jeszcze raz miniaturek, zdjęć, whatever. Teraz szukamy literki R. To dobra, będzie wyzwanie. Dobra, wiem, gdzie ona jest. Może ją zdobędę, może się uda. No i się udało. Teraz tylko być pierwszym. Mam nadzieję, że Aku jakiś wyskoczy. O, patrzcie, jak trafiłem. Dobra, czas ich rozjechać. Z drogi śledzie, bo Polar jedzie. Największy polski crasher jedzie. Największy polski crasher, największy polski crasher. Obiecuję, że to było pierwszy i ostatni raz, kiedy ja użyłem klipu Kacpra Błońskiego. Jeżeli jeszcze raz użyję kiedykolwiek Kacpra Błońskiego w jakimkolwiek moim materiale, no to możecie mnie zdeplatformować. No i o to chodziło. O to właśnie chodziło, mamy wszystko. Dobra, mamy teraz tak. Wszystkie niebieskie, wszystkie żółte, wszystkie czerwone, więc pozostaje nam tylko jeden czerwony i dwa zielone. Okej. Okay. Teraz pytanie, gdzie są te dwa zielone, bo z tego co widziałem w Glacier Park nic nie mamy. Więc pozostaje nam tylko The Lost City, ewentualnie Insanity Beach. Bo Citadel City i Glacier Park mamy ukończone, jeżeli chodzi o trofki i CTR-y, więc tutaj nie mam prawa nawet podejrzewać tego hubu. Nie mam prawa, bo sobie go zostawiam na streama, jak będziemy robili streama z reliktów. Prawdopodobnie w czwartek, w ramach odcinka. Więc dobra. No dokładnie, tutaj przecież mamy Papus Pyramid. Skąd ja wiedziałem? No skąd ja to mogłem wiedzieć? Ja pierdzielę, no kurde, ale ja jestem przewidujący. Dobra, skoro mamy już drugie okrążenie, to teraz szukajmy literki T. Ja wiem, że ona jest na skrócie, ale mimo co, kurde, musimy zobaczyć, czy aby na pewno się chociaż minimalnie ta lokacja nie zmieniła. Daleko jestem w sumie od moich przeciwników, tak więc nie mam w ogóle tutaj powodu do strachu. Okej, okay, zebrane. Świetnie. Teraz pytanie, gdzie ta literka R będzie. Bo serio, ja jej nie widziałem. Tu jej nie widzę. Teraz na spokojnie.
Najgorsze jest to, że nie możemy się tutaj w ogóle odwrócić, przez co nie do końca wiemy, gdzie co jest. A, dobra, tam na skrócie widzę. Dobra, tam jest. Wyczaiłem ją. Kurde, jeszcze jej nie zdobyłem. RKR. Dobra, udało się, jest. Mamy to. Teraz byleby nas Cortex ten nie pocisnął. Ale nie pociśnie, nie ma szans. Dobra, mamy to. Jest. Dobra, czyli brakuje nam już tylko dwóch zielonych i będziemy mieli wszystkie CTR coiny zdobyte. Czyli Coco Park i Rose Tube, z tego co dobrze pamiętam. No to lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dla przypomnienia, jeżeli chodzi o Coco Park, tutaj jest literka C. To myślę, że sobie już mniej więcej ogarnęliśmy. To jest literka T, mamy ją. I za niedługo zobaczycie, gdzie jest literka R. Jakby co, te lokacje się troszeczkę od siebie różnią. W sensie C jest na swoim miejscu, T jest troszeczkę przesunięta, a R to w ogóle nie było nawet na tym miejscu. Znaczy było na tym miejscu, ale troszeczkę przesunięte jest. Zresztą zaraz wam pokażę. No i tu była literka R. Bardzo ładnie. Zostali wszyscy pociśnięci, całe towarzystwo zostało pociśnięte. A ja mam co moje. No i jest nasze kurde ulubione przedłużone molo, kurde. Długie molo, ja pierdzielę, ale moloch. Jest literka C. I teraz na spokojnie literka T oraz literka R. To jest chyba jedna z najłatwiejszych teraz, jeżeli chodzi o zbieranie literek, tak więc powinno nam pójść w miarę szybko. A jest literka T. Tam jest literka R. No i mamy to. Teraz byleby być pierwszym. O to chodziło. No i mamy wszystko zebrane. Wszystkie coiny są zebrane, więc nie ma tutaj jakby co narzekać. Mamy również wszystkie klejnoty zebrane, wszystkie te fioletowe coiny, wszystkie klucze zebrane. Tylko pozostają nam relikty czasowe. Ale tym zabierzemy się już na live'ie i potem w ostatnim odcinku skopiemy dupę Oxide'owi. I już całą fabułę tego prototypu będziemy mieli pseudo-fabułę zaliczoną. Tak więc no całkiem nam poszło. Mam 36 minut na liczniku, wy pewnie będziecie mieli może krócej, może trochę dłużej, bo zależy też od montażu, ile mi zajmie ten montaż tych wszystkich caprace'ów, które dla was tam przygotowałem, czyli tych wszystkich, wiecie, kolorowych klejnotów. Myślę, że nie mieliście co narzekać na nudę, myślę, że było dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o tę serię. Więc jeszcze raz, po raz ostatni sobie porównajmy te wszystkie zdjęcia na spokojnie i kończmy tę sesję nagraniową, albo ten odcinek w sumie długi. Tak wygląda Crash w prototypie, tak wygląda Crash w becie, tak wygląda Crash w finalnej wersji. Tak wygląda Tiny Tiger w prototypie, tak wygląda w becie, tak wygląda w finalnej wersji, tak wygląda Polar i w becie i w prototypie, tak wygląda w finalnej wersji, tak wygląda Coco i w finalnej wersji i w becie. W sensie najpierw w becie i prototypie, potem w finalnej wersji. Tak wygląda engine w prototypie, no i tak wygląda w finalnej wersji, czyli tak widzicie się tylko dwa kolorki zmieniły. Kto tam jeszcze był? Tak wygląda papu w prototypie, tak wygląda w becie, tak wygląda w finalnej wersji. Tak wygląda Komodo Joe w prototypie, tak wygląda w becie i finalnej wersji. Tak wygląda Pinstripe w prototypie, tak wygląda w becie, tak wygląda w finalnej wersji. Oxide no to ma ikonkę Fake Crasha, tak więc no tak wygląda Fake Crash w finalnej wersji, tak wygląda w prototypie. Kto tam jeszcze jest? Możliwe, że pod koniec już jakby tego odcinka, jeżeli kogoś sobie przypomnę, to oczywiście dam, żeby ten... Czy aby na pewno wam wszystkich pokazałem, tak więc o to się nie martwcie, prawdopodobnie już w montażu dam pod koniec tego odcinka, ponieważ trochę czas mnie goni, tak więc będę musiał już szybko uciekać. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i widzimy się w czwartek w ramach odcinka na livestreamie, gdzie będziemy po prostu sobie... Tak? W czwartek? Nie, czekajcie, nie w... Dobrze mówię? Dzisiaj jest wtorek.
Jutro wlatuje Crash, w czwartek wlatuje Ratchet. W sobotę się widzimy na wyjątkowym streamie, gdzie będziemy właśnie robili sobie live streama z Reliktów. Przepraszam, że mówiłem na początku czwartek, tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Zapraszam do odwiedzenia moich socjali, linki są pozostawione w opisie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Zaznaczcie dzwoneczek, jak zasubskrybujecie kanał, by otrzymać powiadomienia o większości filmików, lub znaczy w sumie nawet nie o większości, a o wszystkich filmikach, które tutaj publikuję. Ponieważ fajnie jest mieć więcej widzów ze subskrypcjami niż bez subskrypcji, bo ostatnio tak mi przynajmniej socjale pokazują, w sensie statystyki. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach i sesjach. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Bye!